Cześć, z tej strony Grzegorz, witam Was na kanale Auto Discover. W najbliższym czasie będziemy wydawać nie tego oto GMC, nie tego Mustanga, tylko tamto oto właśnie Camaro. W związku z tym, że wyszło jeszcze kilka drobnych pierdół do poprawy, samochód wraca do blacharza, a skoro musimy samochód zawieźć do blacharza, to w takim razie my też go odwiedzimy z kamerą, pokażemy Wam, co się u nas w tym momencie naprawia. Jesteśmy w warsztacie, który naprawia dla nas samochody głównie amerykańskie, przede wszystkim Fordy Mustangi, które stanowią pewnie ponad połowę naprawianych tutaj samochodów, ale również Dodge Chargery, Challengery i Durango. Ale skoro przyjechała Lora, na Lorze było BMW 540, to pan Sławek już nie pozwolił, żeby pojechała do kolejnego warsztatu, tylko samochód przejął i postanowił go naprawić. Ciekawostek związanych z naprawą tego samochodu jest kilka. Pierwsza jest taka, że zauważyłem taką zależność, że ostatnio kupujemy więcej BMW 5 serii z 3-litrowym twin turbo pod maską. Klientów nie przeraża wyższa akcyza, która w porównaniu do zakupu nowego takiego samochodu, gdzie tą akcyzę dealer czy też importer płaci od samochodu całego, to tutaj w tym przypadku wiadomo zmniejszona o to, że jest liczona od samochodu uszkodzonego, ale wciąż kilka razy wyższa od BMW z silnikiem dwulitrowym, które znowu króluje w BMW serii F30, mimo że nowa seria trójki weszła, już kilka nowych trójek kupiliśmy, natomiast F30 wciąż bardzo popularna, już od 60 tysięcy jakieś modele poliftowe można kupić z dopracowanym silnikiem o znaczeniu 30 i 250 koni pod maską, co zapewnia przyzwoite osiągi. Piątka cięższa, więc 3-litrowy silnik zdecydowanie poprawia te osiągi i przyjemność prowadzenia. Być może coś więcej konkretnie o tym samochodzie powiemy, jak już będzie naprawiony. Mimo że samochód już jest praktycznie gotowy do zabrania, to niestety takie detale jak na przykład brak dyfuzora rażą, jeszcze jakieś tam drobne spasowania, korekty musi pan Sławek wykonać. Auto zresztą bardzo fajnie wyposażone, felgi BMW Individual, adaptacyjne reflektory, head-up. Myślę, że warto ten samochód pokazać, jak już będzie gotowy. Niestety elektronik, który zwykle przyjeżdża kodować samochody, tutaj na przykład doposażył ten egzemplarz w Virtual Cockpit, pełne wirtualne zegary, bo niestety bardzo dużo piątek czy też nowych X3 przyjeżdża w takie półwirtualne. Ta duża skala jest w milach, reszta jest w ciekłokrystalicznym ekranie, natomiast tej dużej skali nie da się zmienić. W granicach 2-2,5 tysiąca złotych można dołożyć wirtualne zegary, co też tutaj uczyniliśmy. Z kolejnych ciekawostek, mimo że BMW już chwilę dostępne jest w sprzedaży, doczekało się już nawet w tym roku liftingu, to dostępność części zamiennych do sedana tylnych no nie jest, krótko mówiąc, rewelacyjna. Panowie od napraw czekali prawie 3 tygodnie na ćwiartkę, na tylną lewą ćwiartkę, z której potrzebowaliśmy rozwiercić nie tylko ten błotnik, ale również jakieś elementy, które były pod spodem, które ucierpiały. Dopiero gdzieś po 3 tygodniach ona przyjechała. Samochód się udało już prawie skończyć naprawę. Jeszcze do drugiego elektronika samochód będzie musiał trafić. No niestety i w przypadku Camaro i tutaj często tak jest, że jakaś drobna pierdoła krzyżuje plany i niestety ta naprawa samochodu się przeciąga. A my zabieramy kawę i pokażemy Wam nieco amerykańskich samochodów. Nie tylko Adama Sławek kawą częstuje, ale ja również dostałem taką, proszę o to, czarną Amerykaną. Tak jak wspominałem, królestwo aut amerykańskich, Challenger, Charger, Challenger, Mustang, za Piotrkiem kolejne dwa Mustangi, Chargerze, i powiemy słów kilka o tym, jak to ludzie generalnie oczami kupują czy też oglądają. Auto wygląda mega niby źle, bez kół, bez zderzaka, a tak naprawdę uszkodzone jest bardzo delikatnie z przodu. Mimo że 2020 rok, ledwie 2000 mil przebiegu, to poprzedni właściciel dość mocno oharował niski profil felg, dlatego pan Dominik, dla którego ściągnęliśmy tego Chargera, zdecydował się i poprosił nas o regenerację felg. Bardzo często auta ze Stanów przyjeżdżają na niskim profilu felg. Amerykanie ogólnie kupują auta oczami, o ile w Polsce te dopłaty do 20-21 są kosmicznie drogie, 10-15 tysięcy za komplet felg trzeba dopłacić,
W Ameryce jest to rozsądniejsze i auta przyjeżdżają na dość dużym rozmiarze kół, co sprawia, że są na niskim profilu i bardzo często te ranty są dość mocno poobcierane. Jeżeli chcecie regenerować felgi, ogólnie procedura naprawy wygląda w ten sposób, że auta przyjeżdżają do blacharza, jest robiona wycena do akcyzy przez biegłego rzeczoznawcę, dostajemy listę części i nasz dział napraw te części kompletuje i to jest praktycznie jedyny moment, żeby dać do regeneracji felgi. Ekspresowy termin wymiany to jest 1,5 tygodnia, zwykle między 2 a 3 tygodnie, tak jak teraz mamy wiosnę. Dużo ludzi zmienia z zimy na wiosnę, chce też felgi zregenerować. Jeżeli felgi głównie w europejskich markach na przykład są z CNC, taka regeneracja jest bardziej skomplikowana i droższa. Przy rozmiarze felg granic 18-19 cali 2300-2500 musimy za regenerację zapłacić. Ostatnio regenerowaliśmy dwa komplety do Porsche, 21-calowe felgi i do Cayena i do Macana z CNC, prawie 4000 zł regeneracja. Napiszcie w komentarzu, jaki samochód byście za to kupili. Wracając do tematu Dodge'a, auto wygląda trochę jak, może kojarzycie obrazki z lat 90., gdy kupiliście sobie jakiś bardzo ładny, drogi komplet felg, wstaliście rano, a pod blokiem zastaliście samochód na takich kobyłkach. Samochód, tak jak wspominałem, delikatnie uszkodzony z przodu, wszystkie części już praktycznie mamy, za komplet części wszystko w zamiennikach, zapłaciliśmy 6,5 tysiąca złotych, zderzak przedni 1080 zł, praktycznie wszystkie części do naprawy samochodu już mamy zamówione, więc gdy opony, więc gdy koła wrócą od regeneracji, będziemy mogli zacząć naprawę. Komplet części do naprawy wyniósł zaledwie 6,5 tysiąca złotych, najdroższa, bo 1/3 tej kwoty kosztowała zwrotnica, prawa przednia 2200 zł, oprócz tego zderzak przedni 1000 zł, reszta drobnostki poniżej 500 złotych. Pytacie o ceny Dodge'ów. Model 5.7 po naprawie z 2015 roku od 75-80 tysięcy złotych trzeba liczyć. Ten bardzo świeży z 2020 roku, 5.7 Hemi pod maską, 100 tysięcy złotych minimum trzeba przygotować. Jeżeli mówimy o jakichś skatpakach, jak 6.4, to w granicy 130-140 tysięcy złotych. Widzę, że jest właśnie taki oto skatpak z shakerem 392 Hemi. Zaraz sobie znajdziemy, jak wygląda zaawansowanie naprawy. I już mamy samochód, również bardzo świeży, z 2019 roku pana Konrada. Dopiero co przyjechał, więc dopiero mamy listę części, natomiast żadne części jeszcze z tego co widzę nie są zamówione. Samochód pewnie gdzieś w korku, bo zarówno z przodu, jak i z tyłu, no w niewielkim stopniu uszkodzony. Widzę, że z przodu nawet lampy nie znalazły się na liście części. Samochód w takim stanie, jak tutaj widać, nieco ponad 90 tysięcy złotych pod dom. Po naprawie pewnie w granicach, tak jak wspominałem, 120-130 tysięcy złotych trzeba liczyć. Camaro na ostatnich poprawkach, żeby jutro klient mógł je odebrać. Natomiast w warsztacie, w trakcie naprawy blacharskiej, dwa Mustangi. Ten oto 5.0 Performance z rozpórką, czyli, że tak powiem, klasyka gatunku. Tutaj egzemplarz przedliftowy. Możecie zobaczyć, jak sobie czasami nasi fachowcy radzą, gdy nie mają innego sposobu. Dwie felgi są w naprawie, w malowaniu. Z tyłu została założona dojazdówka, natomiast tutaj taka resztka felgi z jakiegoś Dodge'a do przetaczania wystarczy, byle naprawa mogła się odbywać i kontynuować. Niestety tyle tych Mustangów jest. Tutaj akurat zaciski Brembo, tak jak wspominałem, Performance. Po prostu nie było czego innego założyć, więc potrzeba matką wynalazku, jak to mawiają. Auto uszkodzone po lewym boku, uszkodzony był również przedni zderzak. W związku z tym, że to spasowanie nawet fabrycznie nowego Mustanga jest dalekie od ideału Audi czy BMW, a zamienniki są na tyle dobrej jakości, że naszym zdaniem warto je rozważyć. O cenach powiem za chwilę. Jeszcze jedna anegdota. Spotyka się dwóch Mirków i mówią: ten twój Mustang chyba był bity z przodu, nie? A on mówi: no tak, dlaczego? No bo jest dobrze spasowany po polskich blacharzach. Ten tył to jest masakra po fabryce. Także niestety czasem tak jest, że nawet nasi blacharze, ustawiając samochód, są w stanie uzyskać gdzieś tam te lepsze niż oryginał. Natomiast jeżeli chodzi o ceny części, zawsze dostajecie do porównania.
czy brać zamienniki, czy oryginały, bo i jedno i drugie możemy dla Was zamówić. Może zrobimy w ogóle o naprawie Mustanga Do It Yourself osobny odcinek. Napiszcie w komentarzu, jeżeli chcielibyście coś takiego zobaczyć. Natomiast na szybko naprawa tego konkretnie Mustanga, błotnik przedni, możemy kupić nowy, oryginalny za 1500 zł albo zamiennik za 600. Drzwi oryginalne za 2700, mówimy oczywiście o samych gołych drzwiach, bo jeżeli potrzeba drzwi kompletnych, to zazwyczaj taniej je kupić w używce. Natomiast jeżeli potrzebujemy same gołe drzwi, to oryginał 2700, natomiast zamiennik 1500, a poszycie tylnego błotnika 3300 oryginalne, natomiast zamiennik 2400 zł. Tu aż takiej różnicy nie ma. Największa różnica z tego co widzę jest na masce. Oryginalna 4900, natomiast zamiennik 2300 zł. Również różnica na skorupie zderzaka. Oryginalna 2000 zł, natomiast na zamienniku 740 zł. Może sobie porównamy, jakiegoś Mustanga weźmiemy i przeliczymy, jakby wyszedł na częściach oryginalnych albo na zamiennikach. Na końcu pastwiska pełnego Mustangów, dwóch królów, King Ranch i Platinum F-150. Ten już jest na ukończeniu naprawy. Niestety sporo pecha, konkretnie ten egzemplarz, naprawę, ale również transport. Samochód przyjechał jeszcze w zeszłym roku. Ta naprawa naprawdę dość długo się przeciągnęła, ale o tym za chwilę. Samochodu nie transportowaliśmy my, chyba nawet jeszcze wtedy nie mieliśmy naszej Lory. Jechał zewnętrzną firmą. I niestety, o ile zwykle takie samochody się kładzie na dole, to ten egzemplarz kierowca postanowił włożyć nad kabinę i wjeżdżając pod wiadukt, no pewnie zwykle się tam mieścił, ale wysoka Lora z jeszcze większym F-150, zabrakło kilku centymetrów, na szczęście kilku centymetrów i poszycie dachu delikatnie ucierpiało, na tyle, że uszkodzona była tylko antena dachowa, pękła panorama, bo to jest bardzo wysoka, jedna z najwyższych wersji wyposażenia. Delikatnie przerysowane poszycie, wiadomo, dach to dość newralgiczny element, większość właścicieli samochodów nie chce mieć go naprawianego, no niestety tutaj prawie skończyło się na sprzedaży tego samochodu. Ostatecznie właściciel postanowił go sobie zostawić i naprawić. Samochód był praktycznie dość niewielko uszkodzony, natomiast wykrzywione było tylne koło. Co za tym idzie, nie ma tutaj wielowahaczowego zawieszenia, jest tylna belka, która no przy jakichś uderzeniach w koło niestety ulega uszkodzeniu. Trzeba ją w całości wymienić i tutaj zaczyna się problem. Sam F-150 jest 2018 albo 2019 roku i dokładnie w tym roku Ford postanowił zastosować elektryczny ręczny oraz w wyższych wersjach wyposażenia jest elektryczna czy elektroniczna blokada tylnego dyferencjału. Wychodzi z tego mostu taka zielona kostka i no w Polsce to w ogóle, mimo że obdzwoniliśmy wszystkich handlarzy, to praktycznie nie szło tego znaleźć, wręcz w Stanach był problem, żeby to znaleźć. No nie chcieliśmy wydawać ponad 1000 czy 1500 dolarów na coś, co okaże się kupą złomu i jeszcze stracimy mnóstwo czasu. Obdzwoniliśmy, opisaliśmy mnóstwo handlarzy. Jeszcze była obawa, że gdzieś tam w tej obudowie mechanizm różnicowy również oberwał, więc dlatego chcieliśmy kupić używany, czyli z elektrycznym ręcznym. Tam są inne zaciski na końcówkach tego dyfra. Musiała być elektryczna blokada mechanizmu, taka zielona kostka, o którą się rozchodziło wychodząca, oraz przełożenia. F-150 występuje w kilku wersjach i kabinowych, dłuższa, krótsza kabina, pojedyncza kabina, jak również w kilku wersjach silnikowych, 2, 3, 3,5, 5,0 i tych przełożeń jest naprawdę sporo, a musi być dokładnie takie samo przełożenie jak było. My szukaliśmy, równolegle szukał właściciel i postanowił kupić całość nową z serwisu. Zostało już to przełożone, na szczęście okazało się, że wszystko w dyfrze jest prawdopodobnie ok. Samochód zmierza ku końcowi, natomiast musicie być świadomi, że kupując auto, które nie występuje w Europie tak jak tutaj, o ile drobną rzecz, nawet zderzak czy też coś lekkiego jesteśmy w stanie włożyć do paczki lotniczej, to wysyłka ważącego kilkadziesiąt kilogramów paczką lotniczą to była, pewnie by przekroczyła jej wartość, więc w takim przypadku no niestety trzeba wysłać drogą morską. 4 do 6 tygodni trzeba na takie paczki czekać. Ta naprawa w przypadku aut niedostępnych w Europie nawet do 5-6 miesięcy może się wydłużyć i musicie być tego świadomi. Nie przeraziło to pana Piotra. Już jedzie do nas F-150 w
wydaniu Rausza, 650 koni mechanicznych, kompresor, 5-litrowy silnik, uszkodzony, będziemy naprawiać większość części, wszystkie części będziemy musieli ściągnąć ze Stanów, jak już ten samochód obejrzymy, natomiast postanowił nam zaufać, samochód również będziemy leasingować, myślę, że zapowiada się kolejny ciekawy projekt na kanale. Licytowaliśmy F-150 Shelby, nie udało się, więc kupiliśmy F-150 Rausza, ale o tym na kolejnych odcinkach. Natomiast w tym odcinku to już wszystko. Jeżeli odcinek się podobał, zostaw łapę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz, zasubskrybuj z dzwoneczkiem i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!